Dziś kolejny etap znoszenia obostrzeń, działalność choć ograniczoną, wznawiają hotele. Po wyraźnym spadku dobowej liczby zakażeń i po wyraźnym przyspieszeniu Narodowego Programu Szczepień podjęto decyzję o znoszeniu obostrzeń. Do tej pory zdjęte obostrzenia dotyczyły sportu, handlu detalicznego, szkół i kultury. Teraz przyszedł czas na sektory najbardziej dotknięte pandemią. 8 maja. 8 maja działalność będą mogły wznowić hotele. W hotelach obowiązuje jednak limit gości, maksymalnie 50% zajętych pokoi. Dalej wyłączone z użycia w hotelach będą strefy spa. Niewiele później, bo 15 maja będą mogły zostać otwarte ogródki w restauracjach i innych stałych placówkach gastronomicznych. Chcemy, żeby gospodarka wracała na normalne tory w sposób naturalny, i zwłaszcza te najbardziej poturbowane sektory gospodarcze, żeby mogły z powrotem oddychać pełną piersią. Kolejne punkty harmonogramu znoszenia obostrzeń to od 29 maja otwarcie restauracji dla 50% miejsc oraz imprezy okolicznościowe do 50 osób. Otwarte zostaną kina i teatry, maksymalnie 50% obłożenia. Sport będzie dostępny dla każdego, a wszystkie dzieci i młodzież wrócą do szkół.